Cześć i czołem. Robimy teraz zbiór wartości funkcji. Odczytujemy z naszego wykresu i ja tutaj sobie zaznaczam naszą największą, najmniejszą wartość. Oj, 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 ale mi zjechało. Czyli od tego do tego momentu mam tylko y, tak? Widzimy, że tutaj mam zaznaczony punkt na osi y i tutaj. No to jest mój właśnie zbiór wartości. Y należy. Musimy przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, minus 7. Od minus 7 to 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, do 7, ale pięknie, symetrycznie wyszło. I co to znaczy ten zbiór wartości? To znaczy, że tylko i wyłącznie takie y wchodzą jakby w skład tej funkcji. Że y równy na przykład 10, no nie należy do naszego zbioru wartości. Nie ma go tu. Tak samo ujemne liczby tutaj też nie ma, no nie? Dajcie znać, czy dla Was to jest wszystko jasne, czy jeszcze gdzieś tam coś Was niepokoi, czy wszystko już dla Was jest jasne po tej ilości przykładów, które zrobiliśmy razem.